Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób notować efektywnie i efektownie zarazem. Zapraszam Was na dzisiejszy materiał dotyczący map myśli i ich zastosowania w praktyce. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj chciałem pogadać z Wami troszkę na temat taki, który jest bliski memu sercu, a mianowicie na, na notatkach. Ponieważ notatki wiemy, towarzyszą nam w całym życiu, a o tym, że towarzyszą nam w sprzedaży, rozmawialiśmy niedawno z Robertem Lipińskim podczas serii rozmów właśnie o sprzedaży. Efektywne notowanie jest niesamowicie istotne, i w takim efektywnym i w sumie też efektownym notowaniu pomagają mapy myśli. Zaprosiłem dzisiaj do studia. Mego kolegę, który wprowadził mnie w mapy myśli, i w zasadzie, Tomku, mogę powiedzieć, że ty mnie w tych mapach myśli rozkochałeś. Chciałem wam przedstawić Tomka Stachurę, propagatora map myśli przede wszystkim w Polsce, ale również nauczyciela akademickiego. I to jest dla mnie taka pierwsza, pierwsza taka ciekawostka, o której chciałem Cię podpytać, Tomku, bo mam przed, przed sobą doktora Tomasza Stachura. Tomku, z jednej strony masz na co dzień do czynienia ze światłymi umysłami studentów, a z drugiej strony posługujesz się pismem obrazkowym. Powiedz mi, czy to nie jest tak jakoś powiązane. <grytanie> Cześć Tomku, bardzo dziękuję za zaproszenie do Twojego podcastu. Pozdrawiam od razu wszystkich słuchaczy. No, i bardzo mi miło, że tutaj zachęciłem Cię do tego, aby eksplorować mapy myśli, bo mają bardzo duży potencjał. Odpowiadając na Twoje pytanie, może się wydawać takie pierwsze skojarzenia, gdy nie jesteśmy w temacie, że tutaj na przykład. Podejmujemy jakiś ścisły kierunek studiów i zaczynamy, zaczynamy się tutaj uczyć. Mamy takie wyobrażenie, że tu wchodzimy już na jakiś taki wyższy poziom wiedzy tajemnej, tak a tu nagle jakaś propozycja notowania za pomocą map myśli, notatki, wręcz taki powrót trochę do przedszkola. No, tak, tak, bierzesz kredki, flamastry, dużą kartkę, wiesz, zagryzasz język i, i lecisz <gry> z koksem, tak? A tu przecież wyższa, wyższe wykształcenie zdobyłeś. właśnie. Właśnie i tutaj może by nie wchodzić za bardzo w taki temat filozoficzno-światopoglądowy <noise> i chęć zmieniania systemu edukacji, ale zastanówmy się na chwilę, gdzie byliśmy najbardziej tacy kreatywni, chętni do nauki i, i do rozwoju, na jakim etapie swojego życia. Gdzieś byśmy się cofnęli w przeszłość, to się okaże, że jest to przedszkole. Tak, tam się właśnie... chłonie najszybciej. Tak, wtedy uczymy się no, mega szybko, to jest po prostu taki przyrost wiedzy, że to jest no, niesamowite. Dziecko potrafi się tak wiele rzeczy przyswoić, gdzie później po prostu osoba dorosła po prostu może tylko pozazdrościć. Natomiast te elementy, które my wykorzystujemy w mapie myśli, są to po prostu elementy, które bodźcują mózg po to, żeby on lepiej przetwarzał informacje. Mhm. I to co naturalne jest dla dziecka, które chłonie całym sobą tą wiedzę, uczy się czegoś nowego, no to my w mapach myśli właśnie wykorzystujemy te wszystkie funkcjonalności naszego mózgu, te cechy, które pozwalają nam jak najszybciej tą informację przyswajać. Dlatego w mapie myśli stosujemy kolory, dlatego łączymy prawą półkulę z lewą, czyli tą część taką logiczną z częścią kreatywną, mhm. aby wytworzyć tak zwany efekt synergii, nie? czyli żeby się nie zamykać tylko na jakąś tylko logikę, hierarchiczność, jakąś linarność, czy tam od punktu A do Z po kolei. Z drugiej strony, żeby tylko nie zostawiać w sferze marzeń, w sferze abstrakcji, w sferze wyobraźni, łączymy te dwa światy ze sobą, które czasem się wydają na pierwszy rzut oka, że są gdzieś odległe od siebie, natomiast mózg jest jeden i trzeba z, jak najlepiej z niego korzystać, więc Łączymy po prostu te dwa elementy, Jasne. tą część kreatywną z częścią logiczną, i takie są właśnie mapy myśli, nie? że one pozwalają to zrobić. Podchodzimy, to, jak rozumiem, do tematu, używając określenia, które jest teraz dość modne, popularne, ale w sumie bardzo sensowne, czyli tak zwana metoda podejścia holistycznego. Tak? Czyli patrzymy na ten nasz mózg jako nie, nie tylko wycinek. Ten logiczny lub kreatywny, tylko staramy się to połączyć. Natomiast, Tomku, z tego co kojarzę, to nie jest tak, że ty się urodziłeś z pomysłem, że będziesz propagatorem map myśli. To się w pewnym <grym> momencie jakoś pojawiło. No właśnie, jak wiemy, instytucja się jest dość popularna w życiu wielu Polaków, nie tylko przedsiębiorców, i się udało, się zrobiło. Więc jak to się stało, że w twoim <grym> życiu pojawiły się mapy myśli? Powiedz mi. Wiesz, co no, moja historia z mapami myśli była taka, że ja mind mapping poznałem dopiero na studiach, mm -hmm. gdzie studiowałem na kierunku technicznym inżynierię środowiska i miałem taką sytuację, że przyjechałem do, do Krakowa z, z mojej miejscowości gdzieś, no i miałem takie pierwsze zderzenie z rzeczywistością, na tej zasadzie, że dużo się uczyłem przykładałem się do nauki, ale ten jakby przeskok z liceum do studiów był dość duży, poza tym też zmiana miejsca spowodowała to, że jakby nie odnajdywałem się w tej sytuacji, nie, bo z jednej strony dużo się uczyłem, nie miałem wyników, zdarzały się jakieś niezdane egzaminy, trzeba to było później powtarzać, no. więc jakoś tam to zaliczałem, natomiast nie było z tego satysfakcji. Nie no bo nie miałem przez to czasu, no bo musiałem to dodatkowo jeszcze powtarzać. No i wtedy zacząłem szukać, no, że tutaj obiecywali, że studia to jest najlepszy okres w życiu, a tutaj się okazuje, że coś tu nie gra, więc. Miałem taką intuicję, że coś tu nie gra, więc trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. I zacząłem wtedy szukać. Wpadł mi do ręki podręcznik do nauki szybkiego czytania, który akurat mój brat przerabiał wtedy. I tam pierwszy raz się spotkałem z, z mapami myśli. Od razu sobie to zacząłem wdrażać. Na, byłem wtedy na drugim roku studiów, po prostu do nauki. No i okazało się, że to był u mnie taki game changer po prostu, że ja jak te mapy myśli wdrożyłem, to ja zacząłem egzaminy zdawać w pierwszych terminach. Mhm. Później to spowodowało to, że w pierwszych terminach zdawałem, no to raz, że dobrze zdawałem te egzaminy, wpłynęło to na to, że miałem bardzo dobrą średnią. Dzięki temu Dostałem stypendium jeszcze się okazało, że mam możliwość, dzięki temu, że to wszystko dobrze ogarnąłem, wyjechać na wakacje do Stanów Zjednoczonych. Świetnie. Więc no, po prostu no, genialna sprawa. W końcu te studia zaczęły wyglądać tak, jak sobie wyobrażałem. Mhm, I to była taka pier pierwsza styczność, zastosowanie mind mappingu w moim życiu. Do, do edukacji. No a później wraz z tym, jak dorastałem, czy, czy wchodziłem już w taką już pełną dorosłość po studiach, no to zacząłem odkrywać, że mapy myśli mają też szersze zastosowanie, że nie a tylko to poczekaj w edukacji. chwilkę, bo, bo to ja bym sobie zostawił troszkę na deser. Ja bym chciał Cię jeszcze podpytać troszkę a propos użycia map myśli na studiach. Bo mówisz, że odkąd zacząłeś ich używać, zacząłeś szybciej zdawać egzaminy, prawda? No, czyli były dużo tak. lepsze efekty. Teraz powiedz mi jedną rzecz, no, właściwie dwie. Bo teraz tak, proces nauki, taki klasyczny przynajmniej, polega na tym, że te informacje musisz w jakiś sposób wyciągnąć, przyswoić, czyli przeczytać, mhm. no, upraszczając przekaz, a potem to sobie utrwalić. Mhm. Teraz, czy w ramach stosowania tych map, myśli, coś też zmieniło Ci się w sposobie pozyskiwania tej wiedzy, czy tylko ten drugi etap utrwalania był prostszy? Wiesz co, to myślę, że to przyszło z czasem, natomiast taki proces selekcji informacji dzięki mapom myśli, po prostu, bo ja teraz jestem już lata po stosowaniu mind mappingu, więc już pewne rzeczy są dla mnie tak. Takie naturalne, nie? że tak zwana oczywista oczywistość. Natomiast mm. widzę, że to nie jest tak, że wszyscy tak mają, gdzieś zostało to wypracowane, zwłaszcza gdy widzę osoby, które na przykład zaczynają albo nie mają czegoś takiego. Nie? Więc widzę, że to po prostu zostało wypracowane na tej zasadzie, że jeżeli się tworzy mapę myśli, no to tak jak każda mapa, prawda, już tu odwołując się do klasycznego pojęcia mapy, ona obrazuje w jakiś sposób teren, prawda? Mm -hmm. Który który opisujemy. No i żeby ten teren opisać, zmapować, no to my musimy pewne rzeczy właśnie wyłowić, zobaczyć, zastanowić się, czy coś jest mniej istotne, coś jest bardziej istotne. I czasem to jest na zasadzie metody trochę próby błędów, nie? Że, mhm. ale, ale już jakoś te informacje selekcjonujemy, prawda? I, I dzięki temu zdobywamy taką umiejętność wyciągnięcia esencji, czyli tego, co najważniejsze z informacji odrzucenia całej tej otoczki gdzieś dlatego też w mapach myśli stosuje się metody słów kluczy że zastanawiasz się masz na przykład jakieś zdanie i zastanawiasz się, a czy dałoby się to uchwycić na przykład w jednym słowie? Nie? Czy jest tu jakieś słowo klucz do tego? I, i, i już takie ćwiczenie, zadanie sobie takiego pytania: jakie to byłoby słowo klucz? Nie? Mam jakiś tam temat i co tu jest z słowem kluczem? Jeżeli już uchwycisz to słowo klucz, no to już jesteś powiedzmy w domu, nie? bo wtedy to, to słowo klucz zaczyna pracować, tworzy kolejne słowa klucze i wtedy mapa myśli się rozrasta. No i to jest i przy okazji masz też zrobiony element analizy już tej wiedzy, prawda? Bo musisz się nad tym zastanowić, to Ci zostaje w głowie. Fajnie w ogóle, że tu jest takie porównanie do mapy, no bo to o czym mówisz, to, to jest właściwie jeden do jednego przełożenie na generalizację, której używamy w kartografii, tak. prawda bo, bo w każdej skali widzimy troszkę inne elementy, więc to samo jest w tej mapie myśli, gdzie te informacje generalizujemy, wybierając te, które dla nas są istotne. No dobra, czyli ten pierwszy element to jest po prostu wyciągnięcie esencji, czyli takie pigułka ze streszczeniem, można powiedzieć, która... Tak, to jeszcze wracając do jeszcze do tego obrazu mapy, ja to też na warsztatach mówię, że można to bardzo łatwo zobrazować, jeżeli my generalnie żyjemy w takim gąszczu informacyjnym, który można porównać do zdjęcia satelitarnego, czyli na którym generalnie no, mamy bardzo dużo tej informacji, natomiast mapa myśli to jest stworzenie mapy z tego zdjęcia satelitarnego i można to porównać, każdy pewnie używał aplikacji Google Maps, gdzie sobie jedzie na przykład z punktu A do punktu B na, mapie takiej tej domyślnej, defaultowej, a zróbcie sobie taki eksperyment, że włączcie sobie pod, jako podkład zdjęcie satelitarne. I gdy chcemy coś szczegółowo znaleźć, to jest fajne. Natomiast gdy my się poruszamy już na przykład z punktu A do B, to się okazuje, że to jest za dużo tych informacji, że one są nam zbędne, bo my nie potrzebujemy wiedzieć, gdzie jest wszystko dookoła, tylko potrzebujemy to, co jest najbardziej istotne, bo mamy wyznaczony cel. Mhm. No i tylko chcemy wiedzieć, gdzie skręcić, prawda? I jak się poruszać? Ewentualnie tutaj mamy informacje, no jakie jeszcze, są limity to... prędkości. Właśnie, nie, jakie są tam ograniczenia, tylko. Więc my się ograniczamy tylko do tego, co jest dla nas najbardziej istotne. Fokusujemy się na to. No i mind mapping też tak działa, nie, że można sobie ustalić cel, właśnie jakiś temat, który opracowujemy, i tylko zbierać te informacje dotyczące tego tematu, nie żeby nie być na zasadzie takiej, że wszystko chcemy, żeby ta informacja wszech otaczająca nas po prostu nie rozpraszała nas. Yy, tylko. My wyławiamy to, co jest najbardziej istotne. Dobra, to teraz jeszcze jedno pytanie, skoro idziemy w tę stronę. Jeśli wyławiamy to, co jest dla nas najbardziej istotne i tworzymy taką mapę dla siebie, czy czytasz książkę, robisz z niej mapę myśli i mhm. jesteś w stanie do niej szybciutko wrócić, odtworzyć te informacje, przypomnieć sobie o czym była. Ja tej książki nie czytałem, biorę Twoją mapę myśli, czy mhm. ja jestem w stanie na tej podstawie również przyswoić tę wiedzę? Mm -hmm. Odpowiem, jak to zależy. To zależy, oczywiście. <laughs> tak, odpowiedź na wszystko, to zależy. Myślę, że za, będzie to zależało od zamysłu twórcy tej mapy myśli. Czy on ro, robił ją bardzo indywidualnie, z zamysłem takim, że to jest tylko dla mnie mapa myśli, więc stosował swoje skróty myślowe, swój sposób notowania, czy już miał w głowie: Aha, może jakąś tę mapę myśli udostępnię, więc będę robił ją w bardziej uniwersalny sposób. Okay, więc więc no ja mam na przykład takie mapy. Z wizją końca. Tak, yy, na przykład odwołując się do klasyka Koweja. Yy, ja mam na przykład takie mapy myśli, gdzie uczę na mapach myśli, więc tworzę. Jest to forma, można powiedzieć, też prezentacji, więc taka myśli, mapa myśli będzie czytelna dla, dla osoby, która, która ją nie tworzyła. Rozumiem, natomiast... że tutaj na przykład zapiszesz pewne oczywistości dla Ciebie, nie będziesz stosował skrótów z rzeczy, które prawda, są jasne, natomiast niekoniecznie dla każdego i tak dalej, i tak dalej. Okay. Tak. Na, na tej zasadzie, nie? więc tu jest jakby ta kwestia wizji, nie? do czego ta mapa myśli ma służyć. Czy To ma być tylko osobista notatka, więc wtedy tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. Jeżeli już myślimy, że a komuś może jeszcze jemu udostępnimy, albo na przykład pracujemy w zespole, i taką sobie robimy na zebraniu notatkę, mhm. tworzymy tą mapę myśli, no to też będziemy stosować takie symbole, które są czytelne dla całego zespołu, na przykład. Mhm. Nie? Czy takie obrazy, czy takie słowa klucze. To też inaczej jest, gdy ktoś jest w trakcie tworzenia tej mapy myśli. Nie? Gdy ktoś jest w tym procesie, no to on wtedy też inaczej tą mapę myśli będzie odbierał. Jasne. Więc można powiedzieć, że są jest takich kilka poziomów, nie? że jedna osoba tworzy mapę myśli yy, i później. Chce ją udostępnić drugiej osobie, która nie była w tym procesie, więc ona ją będzie w jakiś sposób mogła przeczytać. Jeżeli zamysł tej osoby, twórcy, był taki, żeby był to język uniwersalny, uh -huh. może być trudność, gdy twórca bardzo zindywidualizuje tą mapę myśli i wtedy będzie to ona hermetyczna. Ale z kolei jemu będzie łatwiej powtórzyć taką informację. I tak, przywróć, z drugiej powtórzymy, strony powtórzymy. to prawda. Jeżeli jest to mapa myśli, która ma służyć uczeniu się, przyswajaniu informacji, wdrożeniu czegoś, no to im bardziej ona jest zindywidu... zindywidualizowana, co jest, co przypisana do nas, personalna, to tym dla nas lepiej. Okej, okay, to już wiemy, że można mapę myśli tworzyć w różny sposób. A teraz powiedz mi... Do czego w ogóle wiesz, jakby tak generalizując znowu, do czego możemy jej użyć? Możemy ją użyć do, do uczenia się, do prezentacji, tak jak powiedziałeś, do tworzenia notatek, czyli zapamiętywania pewnych rzeczy, które nam gdzieś tam ulatują. I jakie są jeszcze takie wiesz, grubsze obszary, do których tych, tych map, myśli możemy użyć? Przede wszystkim analiza, planowanie, tworzenie, działanie. To są takie filary, w których ja używam mind mappingu, gdzie od strony analizowania, na przykład zbieramy informacje, mm -hmm. bo pod różnym kątem, tutaj już mówiliśmy o uczeniu się, więc może tego, ten temat już zostawię, ale tak. czasem się robi właśnie research pod kątem produktowym, rozeznania rynku i tak dalej, prawda? Tutaj, Wielu, wiem, że tutaj słuchaj, znowu wejdę Ci w słowo, bo w kontekście researchu i map myśli fenomenalną rzeczą, którą ja widzę w tej metodzie, jest możliwość dorzucania danych, niekoniecznie w kolejności zdobywania ich. Mm -hmm. Czyli możemy wrzucić nowo pozyskaną informację do części notatki, którą pozyskaliśmy 10-15 kroków temu, prawda? Bo, bo nie ma tej konieczności linearności i szukania jej gdzieś tam w tekście. Nie? To jest to jest szalenie wygodne. Właśnie, to, to jest genialna cecha Mab Myśli, bo to jest, można powiedzieć, taka przewaga konkurencyjna nad innymi formami notowania, bo to jest forma notatki, czy forma bardziej zapisu informacji otwarta. Czyli jak ja robię research, to na zasadzie takiego uchwycenia, po prostu na mapie myśli mogę szybko zebrać cały obraz, nie zastanawiając się jeszcze po prostu jak to poukładać, ale po prostu zebrać, nie? na pierwszym etapie, nie? bo mam otwartą przestrzeń, otwarte płótno, gdzie, gdzie te informacje zbieram, a na drugim etapie dopiero sobie mogę to zacząć ustawiać nie? ustawiać jakąś hierarchię, ustawiać, widzieć pewne połączenia między tymi informacjami, zaznaczać to. I to bardzo ułatwia proces analizy, bardzo ułatwia proces analizy, i zawsze, tak jak mówisz, coś się przyjdzie, jakaś informacja później, czegoś nowego się dowiem, mogę jak najbardziej dodać to do mapy myśli i nie zmienia, nie zaburza mi to mojej mapy myśli. Ona, mapa myśli, tylko się rozbudowuje. Nie? Gdybym miał jakąś klasyczną notatkę, no to no już ci musiałbym się zastanowić, jak to na przykład poukładać, jak już sobie na przykład to gdzieś tam wcześniej poukładałem. Tak jest, tak jest, bo to często zmienia cały układ właściwie takiego, takiego sorysmu. Dobra, mamy część analityczną, powiedziałeś planowanie. W jaki sposób planujemy w mapie myśli? Planowanie można właśnie ze względu na, można planować na przykład ze względu na role życiowe, ze względu na swoją misję życiową, czy bardziej już konkretnie na przykład, pod cele, które mamy. Ja wypracowałem taką metodę, gdzie, o której też y, uczę w akademii Map Myśli, hmm. gdzie wychodzimy od takiego poziomu marzeń, taką tworzymy sobie mapę marzeń na zasadzie takiego uwolnienia wyobraźni. Jakie my mamy marzenia? Dobrze taką mapę myśleć sobie stworzyć, tam, czy od, cza, od czasu do czasu sobie na nią spojrzeć. No i marzenia to są takie pomysły, rzeczy, które są w sferze marzeń, czyli niekoniecznie musimy je realizować od razu. Nie? Gdzieś jest to jakimś naszym, właśnie, intencją, marzeniem, to, co kiedyś może się nam uda zrealizować. No i później, na kolejnym, kolejnym etapie, ja zachęcam, żeby sobie zrobić, żeby to planowanie było. Było właśnie tutaj nawiązując do Koweya, takie przemyślane, żebyśmy właśnie zaczynali z wizją końca i żeby to było z nami spójne, czyli Stworzenie misji życiowej albo określenie swojej misji życiowej, albo misji firmy, bo to też pod tym kątem można zrobić, jeżeli planujemy w kontekście firmowym. Później pozwoli nam, gdy będziemy już sobie te konkretne cele wyznaczać, sprawdzać, czy to, czy to jest właśnie w zgodzie z tym naszym kierunkiem, do którego my chcemy płynąć. Bo często jest tak, że my chytamy jak wiele srok za jeden ogon, chcemy złapać i i okazuje się, że później właśnie nie mamy czasu, jesteśmy zdenerwowani, jesteśmy rozproszeni. A, a to wynika gdzieś z tego, że my zagubiliśmy ten pierwotny kierunek, tak który, który gdzieś tam na początku mieliśmy, no ale wiadomo, w życiu, w bieżącce bardzo łatwo się jest gdzieś z tym zagubić. Można powiedzieć tak, jakbyśmy weszli w dżunglę, prawda? <laughs> Tutaj jakiś jeden skręt, drugi skręt, jedna ścieżka, druga, ścieżka rzeka, i tak dalej. I nagle się okazuje, że w sumie my zajmujemy się mnóstwem rzeczy, a tak naprawdę gdzieś idziemy w ogóle w innym kierunku niż na początku sobie zakładaliśmy. Wtedy dobrze jest spojrzeć na mapę. I zobaczyć, aha, jestem tutaj, chciałem dojść tam, muszę wtedy właśnie zmienić kierunek, prawda? Tak jest, wykonać konkretne ruchy, żeby odnaleźć drogę, którą gdzieś zgubiłem. Dobra, czyli mamy analizę, mamy planowanie, mówiłeś o jeszcze dwóch filarach, o ile dobrze pamiętam. Tak, tworzenie i działanie. Tworzenie i działanie, czyli działania kreatywne do działań kreatywnych mapy myśli są genialne bo raz że właśnie bodźcują tą prawą półkulę mózgu czyli tą mm -hmm. część kreatywną ale łączą ją właśnie z tą lewą z częścią logiczną więc jest ten efekt synergii i możemy z tego z takich rzeczy bardzo praktycznych przede wszystkim na przykład burzę mózgów praca nad pomysłami czyli jeżeli w zależności, czy pracuję sam, czy pracuję w zespole, mogę tutaj tą technikę zastosować. I mapa, myśli jest świetnym narzędziem, bo jest właśnie, mogę zebrać te wszystkie pomysły, na przykład na rozwój firmy, rozwój produktu, rozwój danej kampanii, którą gdzieś tam na przykład będę realizował. Więc to jest jedna rzecz. Później wszelkiego rodzaju tworzenie produktów. Na przykład wykorzystanie połączenie mind mappingu z metodą design thinking, mhm. czyli to jest design thinking tak w takim telegraficznym skrócie, to jest właśnie tworzenie nowych produktów, nowych rozwiązań, ale z nastawieniem na potrzeby odbiorcy, na potrzeby użytkownika czy jego problem, jakby w, w celem nie jest sam produkt, to celem od jest właśnie... Tak, tylko celem jest, żeby pan był zadowolony, nie? Tak będzie, <grymne> <grymne> będzie pan zadowolony Zgodnie z zamysłem kabareciarzy. To jest ciekawe podejście. Tak nie, ale tak no oczywiście tutaj z przymrużeniem <grymne> oka to mówię, ale właśnie celem jest to, że żeby niekoniecznie sam produkt był celem, tylko żeby rozwiązać problem danej, danej mhm. osoby, a produkt ma to po prostu zrealizować, jak nie ten to inny. No i mapy myśli tutaj bardzo dobre zastosowanie mają, bo można wszystkie, każdy proces, który jest w tej metodzie Design Thinking, można z wykorzystaniem map myśli zrealizować. Mhm. Kolejna sprawa to jest na przykład tworzenie prezentacji. Jeżeli działamy, chcemy coś zaprezentować, właśnie te nasze pomysły, albo już jakieś produkty, czy albo kogoś chcemy czegoś nauczyć. To świetną metodą właśnie tutaj są też mapy myśli, bo na mapie myśli właśnie możemy szybko zebrać te kluczowe informacje, które chcemy przedstawić, a później tak, także w szybki sposób, na przykład z wykorzystaniem jakiegoś oprogramowania, to y, przedstawić. To też się wyróżnia. Nie jest to PowerPoint. Mhm. Jest coś, to jest coś innego, można powiedzieć, innowacyjnego, y, gdzie też od razu zyskujemy takie coś, że aha, to jest coś innego. Nie w jaki sposób ta osoba się wyróżnia w stosunku. Nie jest to jakaś klasyczna, klasyczna prezentacja. Zresztą taką mapę myśli można też wypełniać no, z tym klientem naszym na bieżąco. O, no to jest świetna sprawa, czyli też praca nad procesem, genialne rozwiązanie, wtedy też od razu wizualizujemy na przykład naszą usługę, nasz produkt. Z tego, co właśnie wiem od osób, które są w Akademii Map Myśli, to mówią, że to jest genialne narzędzie, bo mówią, że klient od razu wie, wie, o co mi chodzi. Nie? Ja, mm. ja mu tam kiedyś wcześniej tłumaczyłem ja on tak kiwał głową. Mm -hmm, mm -hmm, a, a teraz a jak ja mu to dopiero, Tak, a jak ja mu to rozrysowałem, to on wtedy taki... No <laughs> a jest. to o to chodzi. Mm -hmm. No i czasem tak jest właśnie, że... No gdzieś tam można powiedzieć nie chcemy się przyznać do jakiejś niewiedzy i kiwamy głową, że rozumiemy, natomiast Rozumiem. rozrysowanie tego jeszcze takie zbodźcowanie dodatkowe pokazuje wtedy dla klienta, dla naszego odbiorcy, że on ma wtedy taką pełną możliwość tego zrozumienia. Więc mhm. to myślę, że też jest bardzo, bardzo pomocne i tutaj mapy myśli są genialne, czy albo w sytuacjach też takich z, gdy mamy jakieś problemy, na przykład, problemy, trudności, żeby to wszystko w głowie nam nie się działo, ja robię na przykład coś takiego, czasem mi się zdarza jakaś taka kumulacja nieszczęść, <laughs> że no, nawarstwiły się różne sprawy, wiadomo jak to w życiu jest, zwłaszcza jak się pełni wiele ról życiowych, tu właśnie dzieci, żona, praca, firma i tak dalej. No i wtedy. Jak coś takiego mi się zdarzy, od czasu do czasu, to po prostu siadam, to, co mam w głowie, wyrzucam na mapę myśli, i już od razu mam pewnie taki trochę, mam taki spokój, mm -hmm. że przynajmniej widzę, widzę, ile tego jest, prawda? Tak jest. A poza tym rzeczy U... nazwane już nie są aż tak straszne zazwyczaj. Tak, nie jest to aż takie straszne, jak się tam w tej głowie kotłowało. No i później mogę podjąć decyzję, nie? Co tutaj zadać sobie pytanie? Co tutaj jest najważniejsze? Nie? Bo tak się tak. może okazać, że jest jakieś dużo drobnych rzeczy, które de facto gdzieś tam mnie odciągają, ale w sumie są nieistotne tak. i można właśnie wrócić na tą poprawną ścieżkę, nie? Do, przypomnieć sobie właśnie, do czego ja zmierzam, jaki ja mam główny cel, czy te rzeczy, które tutaj wszystkie są, one mnie tutaj będą pomagać mi w realizacji tego celu, czy wręcz odwrotnie. I, tak i jakby znowu mnie to, wiesz, naprowadza na, na dobry kierunek. Czyli do, wracamy do tego, o czym mówiłeś przed chwilką. No ale po, posłuchaj, to jest tak. Mamy te mapy myśli, które wydają się na tyle uniwersalne, że w zasadzie można je stosować. No, no właśnie, czy można je stosować wszędzie? Czy są jakieś takie obszary, do których one się według Ciebie absolutnie nie nadają? No pewnie tak. No. Ale ich nie znalazłeś do tej pory. Wiesz co, no ja w, w bardzo wielu rzeczach te mapy myśli stosuję, natomiast na siłę też bym ich nie stosował. Jeżeli ktoś na przykład. Ma już jakieś narzędzie, które jest sprawdzone, które działa, uh -huh. daje mu wyniki, no to na siłę bym tego nie przerabiał na mapę myśli. Nie? że jakąś ma na przykład dobrą prezentację zrobioną w PowerPoincie i ona działa, zachęca tam odbiorców do, do akcji, no to jasne nie jak najbardziej. Nie? Czy, Czyli tutaj czy mamy właśnie... typowo inżynierskie podejście. Jeśli coś działa, to nie naprawiać. Tak, to niekoniecznie, ale natomiast gdy Widzimy, że chcielibyśmy coś poszukać, na przykład pod kątem właśnie poprawy kreatywności czy poprawy produktywności, to myślę, że jak, jak najbardziej, nie? czy mhm. właśnie pod kątem właśnie rozwoju własnego, zapamiętywania tych informacji, bo zdarza się tak, że my bierzemy udział w, dużo, w, dużych, w dużej ilości szkoleń, czy sobie słuchamy podcastów, oglądamy filmy na YouTube, i generalnie gdzieś to zostaje. Przesłuchamy, zobaczymy, nie robimy notatek, i praktycznie po roku. Na nowo musimy te same treści przyswajać. No, Możecie no, sobie taki eksperyment zrobić, nie? że wrócić do jakiegoś tematu, który był rok temu przerabiany, a nie macie z niego notatki, to praktycznie wszystko na nowo jest. Natomiast jak macie notatkę, macie mapę myśli, to to niesamowicie działa, bo to tak wszystko przypomina, że mamy większość informacji jesteśmy sobie w stanie przypomnieć. Przez no, to, że my się zaangażowaliśmy w przerabianie tej informacji, nie? że taki większy wysiłek w to włożyliśmy, ale dzięki temu to lepiej później pracuje. Nie? Dokładnie. I to niezależnie od tego, w jaki sposób notujesz. Ja pamiętam rok albo dwa lata temu, już nie, nie pamiętam dokładnie kiedy, robiłem takie, taką serię wywiadów z różnymi ludźmi, którzy. Dużo czytają, mają dużo wiedzy i w jaki sposób oni zapisują te notatki gdzieś tutaj podłączę, to uh -huh. będzie można sobie obejrzeć, bo naprawdę ciekawe mają ludzie na to niekiedy, niekiedy pomysły. E, dobra, powiedz mi Tomku tak. Załóżmy, że już chce się zabrać za te mapy myśli, ile czasu potrzebuje mniej więcej, żeby stać się w tym w miarę biegły. No bo wiadomo, na początku to, to będzie wszystko dość kwadratowo szło najczęściej. Uh -huh. Natomiast, no, żebym mógł już z tego narzędzia w miarę swobodnie korzystać, jak to mniej więcej czasowo wygląda. Wiesz co, no myślę, że to potrzebujemy w zależności od naszego, oczywiście, zaangażowania czasowego. Jasne. <noise> Natomiast myślę, że potrzebowalibyśmy przy takim pełnym zaangażowaniu, gdybyśmy mogli codziennie, na przykład, robić mapę myśli, to myślę, że miesiąc by już w zupełności wystarczył na wejście na taki dobry poziom. Natomiast gdybyśmy się tym zajmowali, na przykład raz na tydzień, to 3 do 6 miesięcy. Jesteśmy w stanie być na takim właśnie dobrym poziomie w mind mappingu, że nie będzie nam mhm. to sprawiało jakichś takich trudności, takich problemów. Widzę to właśnie po uczestnikach Akademii Map Myśli, nie? że mhm. oni właśnie gdzieś tyle potrzebują, żeby stwierdzić, że aha, dobra, po teraz już czuję te mapy myśli. Stosuję je w swoim życiu, przynoszą mi efekty, rozpisałem sobie cele, prawda, czy na przykład wyrzuciłem te wszystkie jakieś otwarte pętle z mojej głowy, mm -hmm. spokojnie się czuję dzięki temu, nie, czy sobie zaplanowałem. E, za, dużo osób na przykład się przebranżawia, więc sobie zaplanowało właśnie tutaj ścieżkę rozwoju w nowej branży albo przechodzi z, z etatu na działalność gospodarczą, mm -hmm. więc też tutaj mapy myśli się im bardzo przydają no i w tym kontekście też korzystają z tego. Jak dobrze liczę, plus minus 20-30 takich map trzeba zrobić w sposób świadomy i, i potem już będzie w miarę dobrze. Tak, to jest, no, to jest po prostu proces uczenia się. Ja mm -hmm. teraz też na przykład zapisałem się na kurs sternika jachtowego, w mm -hmm. ogóle taka działka nowa dla mnie, gdzie wcześniej nie miałem doświadczenia i super pod takim względem mam doświadczenie, właśnie uczenia się czegoś nowego. Nie? I widzę, że im bardziej jestem zaangażowany, ten proces, im częściej chodzę na te pływania, czyli robię tą praktykę, plus właśnie uzupełniam to wiedzą teoretyczną, no to tym lepiej mi idzie. No, to też jest e... tak, że jeśli lubisz mapę myśli, to nauka na sternika jachtowego, to rzeczywiście jest też sporo obrazków, prawda, do zapamiętania. Jasne i też taką właśnie mapę myśli sobie zbudowałem, nie, że w końcu pozbierałem, mam taką mapę myśli właśnie kurs sternika jachtowego, gdzie sobie zabrałem wszystkie wykłady, podpiąłem pod to filmiki z YouTube'a, jak wiązać węzły i tak dalej, test i mam wszystko na jednej mapie myśli i świetnie mi się z tego po prostu uczy, przygotowuje do tego egzaminu. Nie mam takiego poczucia, że gdzieś to było, gdzie to było te materiały na grupie Jasne. czy tam gdzieś u kogoś, tylko mhm. wszystko mam zebrane w jednym miejscu. Świetnie, bo to akurat wakacje przed nami, mam nadzieję, że zdążysz ty, żeby, żeby wykorzystać je w najbliższym czasie. Natomiast jeśli chodzi o naukę, to ja tu bym przeszedł dość płynnie do tego co ty robisz w tak zwanym wolnym czasie, nie? No bo stworzyłeś bardzo fajny kurs dotyczący w, właśnie tego, w jaki sposób tworzyć mm -hmm. mapy myśli. Powiedz coś więcej o tym kursie. Z czego on się składa? Kiedy startuje? Tak, jest to 80. kurs online Akademia, Akademia Map Myśli. On działa już od ponad roku. Jest już 70 ponad uczestników mm -hmm. w tym kursie, aktywnie z niego korzystającym, gdzie ja zebrałem tą moją wiedzę, właśnie te lata doświadczeń z wykorzystania map myśli i tam mamy, jest to kurs online, wszystko jest nagrane. Dostęp jest jak mamy internet 24 godziny na dobę, bezterminowy, dla uczestników dostępnych jest 6 modułów, plus dwa jeszcze są w trakcie tworzenia i mamy na początku się uczymy po prostu, jak szybko się na, poznać metodę tworzenia mapy myśli, żebyśmy od razu mogli już ćwiczyć. Później poznajemy narzędzia, czyli od strony, jak robić ręcznie, jak zrobić w komputerze żebyśmy mieli też różnego rodzaju funkcjonalności dostępne. Później wskazuję jeszcze jak te mapy myśli działają, jak właśnie pracuje nasz mózg pod kątem właśnie takiego procesu uczenia się. No i następnie mamy już takie filary Mind mappingu w zależności od potrzeb, czyli trochę taki szwedzki stół, w zależności od tego, co w danej, w danej chwili potrzebuję. No to hmm. mogę na przykład skupić się na module, który dotyczy uczenia się, rozwoju własnego y, pozyskiwania informacji z wykorzystaniem map myśli. Następnie mam moduł dotyczący analizy, gdzie mamy na temat list kontrolnych, mamy na temat właśnie podejmowania decyzji, mamy też taką analizę, na przykład jak się mniej martwić, y, gdzie też w, to jest forma y, bardziej może to jest z emocjami związane, ale to też jest wszystko na nas oddziałuje, więc też w Jasne. tym module możemy sobie taką mapę myśli stworzyć. Następnie jest moduł planujemy, gdzie zaczynamy od mapy marzeń, później jest misja życiowa, planowanie według ról życiowych i przechodzimy później do realizacji konkretnych już yy, zdefiniowanych celów na tej podstawie. I co jeszcze? Moduł moduł kreatywny kreatywność gdzie uczymy się właśnie jak tą kreatywność jeszcze można poprawić jak wykorzystać mapy myśli w metodzie design thinking jak wykorzystać mapy myśli przy tworzeniu prezentacji jak właśnie szybko taką prezentację zrobić i ostatni moduł działanie czyli jak szybko przejść od pomysłu do działania czyli taki etap um, Czyli jak jakiś przejść z czegoś, co jest warte złotówkę, do dużo większych pieniędzy, tak? Można tak, też później pod kątem nawet budowania takiego startupu, czy budowania pomysłów. Ja też y, pracuję z w akademickim inkubatorze przedsiębiorczości, mhm, y, gdzie y, uczymy tego, jak właśnie od pomysłu przejść ten cały proces. I tutaj mapy myśli też są świetnym rozwiązaniem, bo raz mapuję to, mapuję mój pomysł, y, zbieram to wszystko, gdzie, y, gdzie miałem później ten pomysł jeszcze tam oczywiście dopracowuje, ale mogę od razu go później zacząć transformować już na projekt, prawda, na wykonanie, czyli już tak mam, jest. żeby to nie było tylko w sferze pomysłu, tylko już się zastanawiam jak to przetransformować, żeby była akcja, nie żeby było działanie. I na mapie myśli od razu zaznaczam te elementy, które wymagają działania, no i później mogę też wykorzystując na przykład jakieś oprogramowanie szybko przejść do zarządzania tego jako projektem. Czyli nawet to są bardzo takie sprawne narzędzia, bardzo sprawne rozwiązania, które pomagają właśnie szybko przechodzić właśnie od, koncep od pomysłu, koncepcji poprzez projekt do realizacji Super. tego. I później na przykład jeżeli to jest jakiś większy projekt do zarządzania tym projektem, czyli na przykład przydzielenie zadań do zespołów, później monitorowaniem tego, rozliczaniem, etc., Super i powiedz mi, Tomasz, czy można tu się zapisać non stop, czy tu masz jakieś oczka do tego celu? Wiesz, to zapisujemy zapisy do Akademii Map Myśli są właśnie w danym okresie. Teraz właśnie tutaj jeszcze w czerwcu można się zapisać, więc zapraszam serdecznie. To jest dobry moment. Tu, tak, tutaj jeszcze specjalnie dla słuchaczy podcastu Tomka Droga Samotnika, przygotowaliśmy specjalny kod rabatowy. TC, jak od Tomasz Ciosek, 10 czy 10%. 10%. Super. Bardzo dziękuję, Tomasz. 10% rabatu umysł. dla osób, które się zapisują. Fantastycznie. Liczę na to, że skorzystacie z tego, bo to naprawdę nie lada gradka. Tomaszu, to na tym dzisiaj zamkniemy. Myślę sobie, że jeśli w ramach komentarzy, które pojawią się pod tym filmem, będzie, będzie jakaś większa burza. To dasz się zaprosić na kolejny odcinek, w którym na przykład stworzymy jakąś mapę myśli na żywo, analizując, dlaczego ona będzie powtarzała, powstawała w taki, a nie inny sposób. To będzie pewnego rodzaju. Jak najbardziej, z chęcią przyjemnością zaproszenie. Super. To tylko od, od Was, drodzy widzowie i słuchacze, zależy od tego, czy taki odcinek z Tomaszem powstanie. Tymczasem bardzo dziękuję, Tomaszu. Bardzo dziękuję Wam, drodzy widzowie i słuchacze. Zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków. Zachęcam do gromkich braw. Nawet po słuchaniu, lajków, shareów, komentarzy i wszystkiego innego, co należy robić, aby odcinek ten i wszystkie inne były cóż, troszkę wyżej na liście YouTube'a. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo i do zobaczenia przy kolejnej okazji. Cześć.